Byliśmy w Gieczwałdzie, modliliśmy się w południe w miejscu objawień. Po odejściu od miejsca objawień. Mógłby Panie tutaj nie przychodzić? Nie. Bo Pan jest schizmatykiem, to wiadomo, ale Panie... Pan jest heretykiem, proszę zamknąć drzwi. A Pan jest... No Pan tak samo, ojejku. No jak, Panie Wojcicki? Może Pan nie przeszkadzać księdzu? A możecie nam nie przeszkadzać słowa? Tutaj? Ale modlić się... Ale też, to, Pan się nie modli, przecież on jest suspendowany. Nie jest, te modlitwy nigdzie nie ksiądz. Idą. To jest ksiądz. Nigdzie nie idą. To jest mój rodzony brat. No to współczuję. Ja współczuję Pana rodzicom. Można Panu, bo Pan do piekła pójdzie, jak Pan tak dalej będzie robić. Mam nadzieję, że schizmatyk jakoś się wybroni, no. Przecież szkoda chłopa. Panem a tak na duchownego bez powodu jest grzechem śmiertelnym, zasługującym na kary, poważne kary kanoniczne. I ten człowiek, któregoście tu widzieli, to zrobił wobec mnie. Nie wiem, czy dzisiaj by zrobił to samo. Istotne jest, że przez rok sprawuje nową mszę. Przygotowuje się do Wielkanocy, ludzi przygotowuje, zamykał kościół, więc coś tam w tym kościele robił. No przecież musi żyć w grzechu. Bo wyspowiadanie z takiego grzechu musi się wiązać z tym, że idę do tego, kogo potłukłem i mówię przebacz, bracie, albo wrogu, albo przebacz. Zobaczcie, co on robi. Wychowanek po soborowie. To jest obraz religii. To nie jest, że to ten jeden człowiek ma taką specyfikę, ale oni tacy są po prostu. Przygotowuje ludzi do świąt Wielkanocy, siebie też i nie wie, że żeby z takich grzechów wyjść, trzeba się zgłosić do ofiary i powiedzieć, żałuję. Przecież mogłem Cię zatłuc. Mogłem sprawić, żebyś dziś muminkiem był. On jest w stanie mówić to, co mówi. Wychował się w Lubinie Legnickim, ma rodziców jeszcze dość młodych, sam przystojny, widzimy. Co jest w środku? Zgnilizna. Grzech. Nie jest w stanie uszanować w starszym wiekiem też, nie, tam z 10 lat jestem starszy od niego, no to jeszcze wsikał w nocnik, ja już za piłką biegałem. I przy ludziach jest, no to ja też byłem tutaj świadkiem, jak wychodził z jakąś tam swoją rodziną czy przyjaciółmi. Ileś niedziel, co, no stanąłem, głowę skłoniłem, bo co on robi? Co on robi? No ale widzimy, no. To jest łaska widzieć. Od strony poznawczej to jest skarb. To jest skarb. Dlaczego ci ludzie tak robią? Bo to jest taka wiara i strach. Strach przed prawdą i prawdziwą religią objawioną. Jeżeli się, jak się jest okupantem i złodziejem w świątyni pańskiej, najpierw się Boga z chwały okrada, w związku z tym człowiek pozostaje w środku pusty. Pusty. Także serdeczna prośba, żebyście się za tego człowieka, ale przecież obok siebie ma tamtego całego Nowaka, wszystkim tutaj nakręca Szymczak Poznania, kiedyś z inspektoratu był Pizoń, ale w zasadzie to jest kwestia tych szarych eminencji, czyli to będzie tamten Olejnik. No tacy ludzie, którzy jakieś tam swoje cele walczą. Mali, biedni ludzie, natomiast musimy być gotowi do męczeństwa, bo proszę wiedzieć, że jeżeli tamte fakty miały z ubiegłego roku miejsce, to czy taki Huczko, czy taki Bielski, jakby nie było kamer, jakby nie było drugiego człowieka, on nie ma żadnego problemu, żeby do ciebie podejść, opluć cię, znieważyć, a jak trzeba, to kamień i pałkę wlać, wziąć w łeb i walić, byleby tylko nie było z tego konsekwencji takich tych, no, ludzkich, jak ludzkie są, to wtedy się tam ukłoni, będzie coś tam, no widać, że mu głos drży, że się boi.